Hej, hej, witajcie, z tej strony Aluś. TV puściło taki oto zwiastun w reklamie telewizyjnej, że powiedziałem sobie, okej, muszę nagrać z tego krótki materiał, nie mogę tego zaprzepaścić, a w szczególności, że dzięki tej reklamie jeszcze bardziej nakręciłem się na odcinek Penaltim. No, zobaczcie, co tam ciekawego się pojawiło. Wszyscy superbohaterowie, jacy będą toczyć piłkarską rozgrywkę z samą zakumizowaną Chloe pod postacią Penalty oraz jej bandą klon. Gdy Chloe zostanie zakumizowana, stworzy swoje klony, by te pomogły jej w walce, albo raczej w rozgrywce z całą bandą super bohaterów. Dokładnie tak. Moi drodzy, to jak przedstawienie pojawiających się bohaterów zostało pokazane, wyglądało naprawdę kozacko. Tak jakby faktycznie tutaj rozgrywka toczyła się o coś naprawdę szczególnego. Super bohaterowie kontra super złoczyńca i jego klony. Brzmi i wygląda to, jakby miał być to jakiś finał sezonu, a nim nie jest. To odcinek 24. Penalty. No ale wracając do samych superbohaterów, kto tam się pojawia? No można rzec, że wszyscy. Mamy Carapace'a chyba stojącego na bramce, mamy Vesperię, Tygrysicę, Pegasusa, Monkey Kinga, Ryoko, Viperiona, Pigelle, Biedronkę oczywiście, Czarnego Kota, Iwana jako Minotauroxa, Marka jako Roster Bolda, Polymouse, Nathaniela jako Caprikida oraz Sabrinę jako Miss Hound. Więc teorie odnośnie ich debiutów sprawdziły się z mojego poprzedniego materiału, że to tutaj wszyscy bohaterowie pojawią się w odcinku, a debiut będzie miała oczywiście Sabrina, Nathaniel oraz Mark. Mogliście zauważyć, że zabrakło Alia jako Renifertive, no ale ona działa pod przykryciem, więc nie mogła się ujawnić. Poza tym, z tego co pamiętam z poprzedniego zwiastuna, ona została, można powiedzieć, schwytana w taką bańkę, więc i tak nie mogła się pojawić. Oraz młodej Alix, więc dalej nie wiemy, kiedy ona będzie debiutować ze swoim Miraculum, choć wydaje mi się, że będzie to dopiero sezon 5. Pojawiło się jeszcze jedno zdjęcie, które pokazuje największe i epickie, albo najbardziej epickie zaliczone w historii Miraculous, przy którym brakuje niestety Kima, co jest troszkę dziwne, bo uczestniczył w wielkim meczu. Nie wiem, dlaczego go tam nie ma. W każdym razie naprawdę mega dobrze to wygląda i mam nadzieję, widzowie, że ci, którzy nie wierzyli, w końcu uwierzą i przyjmą to do wiadomości, że stety bądź niestety Nathaniel ma Miraculum Kozy, natomiast Mark ma Miraculum Koguta. Sama reklama ewidentnie nam to pokazała, no i w końcu zobaczyliśmy, jak prezentuje się Sabrina z Miraculum Psa, co w mojej opinii, no nie podoba mi się ten strój. Może jak w samym odcinku zobaczę ją w innej pozie, to może zmienię zdanie. Na razie tak średnio to wygląda, tak samo jak w przypadku kostiumu Nathaniela. Może to też jest efekt słabej jakości zdjęcia i niepełnej pozy. Mam nadzieję, że finalnie w odcinku będą wyglądać o niebo lepiej. Natomiast kostium Marka jako koguta bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Mógłbym nawet stwierdzić, że w samym stroju z maską i tą fryzurą nie wygląda na Marka. Naprawdę, więc niezły kamuflaż i można się w sumie zastanowić, kim on tak naprawdę jest. No, tak moi drodzy, prezentują się nowi superbohaterowie i po części rozgrywka piłkarska, w której będą brali udział już 26 lutego, bo wtedy jest premiera, choć jest szansa, że odcinek ten wyjdzie znacznie szybciej. Jeśli coś, będę dawał znać. Jeśli obejrzeliście do końca, to zostawcie komentarz o treści Olchuś Miraculous oraz dajcie znać, co myślicie o nowych superbohaterach. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem po więcej i oczekujcie moich nowych materiałów. Pozdrowienia dla moich wspierających, dziękuję i do następnego. Bye bye.